spory baldachim rozpostarty nad nieco mniejszym baldachimem. Właśnie coś takiego można zobaczyć w Tarnowie przy Placu Rybnym i w sąsiedztwie ulic, które tradycyjnie były zamieszkiwane przez społeczność żydowską. Ten większy z drewna, stali i miedzianej blachy postawiono w 1987 roku, żeby osłaniał niższy i murowany z cegły, architektoniczny ślad przeszłości. Bim, czyli jedyny fragment pozostały z wnętrza stojącej tu niegdyś starej synagogi. Owa przestrzeń pod sklepieniem wspartym na czterech słupach była, jak to w synagogach, niezwykle ważnym punktem służącym za mównicę, a także miejscem czytania Tory. To właśnie tam tak zwany kantor stawał na podwyższeniu, żeby przewodniczyć modłom. Niewiarygodnym zrządzeniem losu sama tylko bima pozostała po tym, jak resztę budynku 8 listopada 1939 roku spalono, a dwa lata później zdetonowano i doszczętnie rozebrano. Tak oto raz na zawsze zniknęła synagoga, której początki sięgały 1630 roku. Jej forma ewoluowała wraz z kolejnymi przebudowami, miejskimi pożarami i nowymi stylistykami. Była jak cały Tarnów, mozaiką różnorodnych wpływów – renesansowych, barokowych, manierystycznych albo i neoromańskich. Ciekawym przykładem na to odwieczne, zwłaszcza polsko-żydowskie przenikanie kultur może być szelong litewski z czasów Jana Kazimierza, znaleziony w murze podczas prac konserwatorskich. W katolickich domach, w narożniku, w którym miał być domowy ołtarzyk, między cegły lub belki, według starego zwyczaju, również kładziono monety. Stara synagoga i stojąca w niej bima wpisywały się kiedyś w krajobraz miasta, z którym Żydzi byli związani niemal od samych jego początków. Niszczycielski akt z 8 listopada był tylko jednym z wielu kończących tamtą wielowiekową tradycję.